Cześć, witajcie w szóstym już nagraniu wirtualnego Kaduka, czyli serii, w której pokazuję mniej więcej świeże tytuły w wirtualnej rzeczywistości, skupiając się na platformie MetaQuest. No i takim tytułem jest dzisiaj omawiana gra, czyli Knack. Knack jest to taka gra typowo nastawiona na multiplayer, gdzie strzelając z łuku musimy trafić do bramki przeciwnika, czyli gramy w piłkę nożną z łuku tak naprawdę. Troszkę o studiu. Gra została stworzona przez studio Normal VR. Jest to niewielka firma i wcześniej stworzyli tylko jedną grę, Half plus Half albo Half and Half, bo różnie się to czyta. To przynajmniej ja różne takie czytania znalazłem w internecie i była to gra z 2019 roku. I co mogę powiedzieć o grach tego studia? Zdecydowanie nie są w cudzysłowie normalne. Jak widzicie już po samym stworku, który tutaj nieźle nam się wygina. Polecam odwiedzić stronę studia i zakładkę About. Jest tam dość barwny i zabawny opis studia. Kilka słów o samym tytule. Słowo Knack, i tu ja się czegoś dowiedziałem, jest to z angielskiego angielskie określenie na takie nacięcie w strzale, tradycyjnej drewnianej, które nakładamy na cięciwe przed strzały. To używane jako rzeczownik. A po polsku byłaby to osada lub osadka, bo takie różne znalazłem tłumaczenia. Jako czasownik byłaby to sama czynność nakładania strzały na cięciwe. I to jest bardzo ciekawe. Jak widzicie, wirtualna rzeczywistość bawi i uczy. No dobrze. Poświęćmy parę minut na omówienie opcji. Ich, jak widzicie, nie ma jakoś bardzo dużo, ale i nie ma takiej potrzeby. Gra jest prosta, więc nie ma tu dużo kombinacji, jeśli chodzi o opcje w grze. No i mamy tutaj, w której ręce trzymamy łuk, wybieramy, ja akurat trzymam w lewej, w jaki sposób się nie tyle poruszamy, co obracamy, i tutaj mamy snap, smooth i none, czyli jakby no przekierujemy, kierujemy się, czy to jest płynne, czy takie przez przyciskanie. Czy dalej mamy opcję, czy ma się pokazywać tak zwany HUD, no i czy mamy mieć celownik. Przejdźmy do opcji lokomocji. No i tutaj w jaki sposób się przemieszczamy po polu walki, po boisku naszym. Mamy tutaj dwie opcje, czyli albo ciągniemy jakby poruszając łukiem, albo jakby odpychamy się tak jak na nartach. No dobrze, to były takie główne opcje. Co tu jeszcze można zrobić? Zakładam, że w miarę jak byśmy zdobywali punkty, można odblokowywać inne awatary, czyli ten nasz dziwny stworek tutaj zmieniałby po prostu kolor. No druga rzecz to launcher. W sumie nie jestem do końca pewien, co to by było. Wydaje mi się, że to jakaś opcja, na przykład przed meczem by się coś pokazało. No dobrze, przejdźmy do samouczka. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. No, więc to jest nasz łuk. Zgodnie z ustawieniami wzięty był lewą ręką. No i tutaj, tak jak zauważyliście, każde opcje, każdą coś, co możemy wybrać, jest, wszystko jest używane, do wszystkiego jest używany łuk. Strzelanie jest dość proste, nie sprawia żadnego problemu. Nie jest tak realistyczne jak na przykład w InDev, gdzie porzuciłem bardzo szybko łuk. No dobrze, tutaj troszeczkę nie ogarniam, co trzeba zrobić. Dobrze, trzeba było strzelić. No i trzeba teraz 10 razy trafić w piłkę. Pięć,
Ops. 6. No, uda się. Jest. No, 7. Jest już 7. Co ja mówię? Podoba mi się bardzo to otoczenie tutaj. Tak naprawdę to jest plansza. Przepraszam, plansza w grze. Ale tutaj mamy niebo gwiaździste nade mną. I pode mną w sumie też. No i clue programu, czyli strzelanie goli. Już sam samouczek zapowiada coś, co ja wiedziałem wcześniej. Naprawdę nie umiem w to grać. Trzeba przynajmniej takie osoby jak ja, niezbyt zręczne, takie nie, w takich tytułach będą musieli troszeczkę poświęcić czas na ćwiczenia. No, teraz się rozświetliło troszeczkę. Tak wygląda arena, czyli boisko do gry w NAC. Mam nadzieję, że dobrze mówię i że tak się ta gra po prostu nazywa. No dobrze, tutaj pokazuje nam, jak się poruszać. No, czyli wciskamy trigger i ciągniemy jakby do siebie. Bo tak wybrałem w menu, które widzieliście wcześniej. Poruszanie jest dla mnie przynajmniej troszeczkę trudne, bo zazwyczaj po prostu za mocno ciągnę. Można też właśnie unosić się w górę i to robimy przez wciśnięcie triggera i czy gripa, czyli tego bocznego przycisku i machnięcie kontrolerem w dół. Czyli jak widzicie, trzeba naprawdę parę czynności naraz ogarniać, co może dla niektórych być trudne. Dla mnie właśnie najtrudniejsze jest to sterowanie, bo jeszcze strzelanie jest ok, ale to sterowanie, no dla mnie jest po prostu trudne. Ja czasami za mocno jakby pociągnę czy pchnę i gdzieś tam się znajduję za piłką, nie? Więc to jest coś, na co musiałbym tutaj poćwiczyć. Albo próbuję do siebie ciągnąć kontroler, a on jakoś wyczuje, że ja w dół go troszeczkę skierowałem i unoszę się w powietrze zamiast iść do przodu. Przepraszam. No dobrze, to był taki, powiedzmy, początkowy samouczek. No, moim zdaniem bardzo dobrze wyjaśnia mechanikę gry. Co jeszcze tu można pokazać? No, jest taka fajna plansza ze wszystkimi przyciskami, które możemy użyć. Czego tu nie było pokazane w tym samouczku, to jest strzelanie, tak jak widzicie, na klawiszu A, gdzie wypuszczając strzałek przyciskamy klawisz A i tworzy się taki bloczek, który może blokować piłkę. No dobrze, przejdźmy do meczu. Zagram z botem, ponieważ z żywą osobą na pewno nie miałbym żadnych szans. To chociaż z botem spróbuję. No i na razie jest tylko jeden tryb. Nie wiem, czy to jest ogólnie jeden, czy może na przykład w miarę jak jesteśmy lepsi, to zdobywamy więcej tych trybów. I tutaj możemy grać 1 na 1, 2 na 2 lub 3 na 3. Ja zagram na razie 1 na 1 z botem. Zobaczymy, jak się sprawię. Mecz ma 5 minut. I no i tyle, co mogę powiedzieć więcej. Jest walka. Jak widzicie, bot już agresywnie na mnie najechał. No ale próbuję. Cudów nie będzie. Ale mam nadzieję się nie skompromitować. No dalej. No i nie trafiłem. I też tutaj widzicie, mamy ograniczoną liczbę strzał. I te zielone kulki, które tutaj są, to nam te strzały doładowują. I każde trafienie nam też uzupełnia o jeden ten strzał, czyli nic nie tracimy. Dlatego warto trafiać, nawet takie banalne strzały, żeby chociaż tą piłkę ruszyć. I też zyskujemy, jeżeli piłka się od nas odbija. I to też się zdarza. No, jak widzicie, nie jestem zbyt dobry w tą grę.
ale byłem tego świadomy. Tę grę po prostu chciałem przetestować, bo mi się podobał ten uroczy stwór. No, no, uda się trafić teraz? Nie. No i teraz nie ogarniam. O, jest, go strzelił. I to jest to, że ja po prostu za wolno się poruszam i nie zdążę nigdy, jak jest takie odbicie, wrócić, żeby się obronić. No ale myślę, że to jest kwestia wprawy, kwestia po prostu pogrania paru meczów i jest wszystko do ogarnięcia spokojnie. Co on tu robi? Obija. No teraz szarża. O, sam sobie strzelił. Pięknie. Ale oczywiście ja strzeliłem gola. Przepraszam. No, jakoś to idzie. Bronię się. O, wypuściłem niepotrzebnie strzałę. Zostały mi już tylko dwie. O, obroniłem się, czy nie? Wydaje mi się, że te błędy, jakie tu popełniam, to po prostu za wolno wypuszczam te strzały. Jednak ja boję się właśnie tych pudeł. No i oczywiście sterowania, ale to byłem świadomy, że mi się nie będzie wychodzić za bardzo. Nie, nie. Sam sobie teraz ja strzeliłem. Piękna rzecz. No, co mogę tak ogólnie powiedzieć, gra jest naprawdę bardzo przydziczona i no i na swój sposób urocza. Te stwory są naprawdę śmieszne. O, jeszcze parę słów. Tak jak widzicie tutaj jakiś taki celownik mamy i to jest okej, ale no ja bym wolał mieć właśnie taki typowy celownik, nie coś takiego jak mamy tutaj. Tutaj mamy ten nasz licznik strzał jako celownik. No i ten HUD, który był do wyłączenia, to jest właśnie to, co widzicie tutaj. Jest wynik 1-3 w tej chwili. Straciłem oczywiście gola gadając. 1-3, no i czas pozostały do zakończenia meczu. I tutaj też, jeżeli chcielibyśmy podejrzeć wynik, to bodaj klawiszem X, czyli na lewym kontrolerze, możemy to zrobić. Zbliżamy się do końca meczu. No, przegrywam, co było do przewidzenia. Ale... O, jeszcze jest szansa na gola? Jest, udało się, ale to bot sprokurował wszystko. Tak jak pierwszego zresztą. Więc no, jeszcze powalczę o remis, zobaczymy. No, dajesz, już daleko nie jest. Zieloną kulkę proszę, dziękuję. No, no. Tu powinienem bardziej agresywnie jednak... Kurczę, no ciężko mi to idzie. Bot już stanął po prostu, a ja nie mam strzału, 30 sekund. No. No, 8, nie, na linii, nie trafiłem, on bije to teraz, ach, skusiłem, zmaściłem. No trudno, jest porażka, ale widzieliście na czym gra polega, jak to wygląda. No ja nie jestem tutaj ekspertem w takich szybkich grach, w których trzeba parę rzeczy naraz ogarniać, no ale co trzeba było pokazać, to pokazałem. To była gra NAC od studia Normal VR, którzy nie są oczywiście normalni, a
a ja pokazywałem wam tą grę w ramach serii Wirtualny Kaduk i to był odcinek 6. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!